Zacznę od tego, czym się zajmuję teraz. Jestem aktorką. Tłumaczką języka migowego. Też wykładowcą motywacyjnym. W niektórych szkołach, w różnych sytuacjach, na różnych wydarzeniach. Czemu to, co robię, ma znaczenie? Myślę, że w każdym zawodzie jest jakiś wpływ na ludzi. Nawet jak pracuję jako aktorka, wpływam na myślenie ludzi, w tym jest edukacja słyszących o moim świecie. Jeżeli ja tłumaczę podręczniki na przykład dla dzieci szkolne, to jest wpływ na dzieci, na ich przyszłość, na ich edukację. Jeżeli prowadzę wykłady motywacyjne, mam wpływ na dzieci, na ich przyszłość. Młodzież, dzieci to, czy dorosłe osoby mogą zmienić swoje myślenie w przyszłości. Traktuję moje życie jako wielką misję. Myślę, że dużo osób ma problemy z marzeniami. Marzę o czymś, a potem myślę, nie, na pewno to jest nie dla mnie, na pewno mi się nie uda, nie mogę. Dużo osób nie wierzy w siebie. A ja dzięki mojej pracy przez cały ten czas zauważyłam, że ważna jest wiara. Ja wiem, jakie są moje wartości, moje cele. Ja się nie boję brać tych marzeń. To daje mi szczęście, rozwijam się. Być sobą. Szanować siebie. Też szanować innych ludzi, bo wiem, jeżeli ja nie będę szanowała innych, to tak jakby karma do mnie wróciła. Dlatego zawsze pilnuję szanować ludzi, nawet jeżeli te osoby są dla mnie, krytykują mnie, są dla mnie negatywne. Okej, staram się wybaczyć. Jakby zapomnieć o tym, zepchnąć dalej, bo jeżeli ja będę myślała pozytywnie i dawała energię pozytywną, to świat mi to zwróci. Dużo, dużo, dużo walki. To jest taka pełna determinacja. To, gdzie ja jestem, to jest jakby dużo się spotykałam z barierami, które musiałam otwierać. I jeżeli mam dać radę, muszą być przygotowani na to, że wiele razy będą upadać, że będą popełniać dużo błędów, będą doświadczyć dużo rozczarowań, ale muszą myśleć pozytywnie i jakby chcąc dojść do celu, muszą wiedzieć, że to będzie długa droga. To nie jest tak na wstrzyknięcie palców, że się wszystko ma. Kultura głuchych. To jest ogromna rzecz. W innych państwach to też inaczej wygląda. Co nas łączy wszystkich? Język migowy. Nawet jeżeli jest to w różnych narodowości, bo wiadomo, wiesz, że każdy język migowy jest swojego państwa. Okej. Dlatego nawet jeżeli są te różnice, to my i tak jesteśmy razem. Czujemy się jednym, jesteśmy jednym światem głuchych. Problemy codzienne, bariery, wszyscy mamy takie same. Nie ma znaczenia też, czy to jest kolor skóry, narodowość, wszyscy mamy tak samo. Jeżeli szukamy pracy, mamy bariery, wszędzie jest tak samo. Jeżeli ja mam powiedzieć światu słyszących, co my możemy dać, co możemy nauczyć, to obserwacja oczami. Ja nawet w zawodzie, pracując w serialu, w aktorstwie, widzę, że aktorom brakuje obserwacji, kontaktu wzrokowego. Nie tylko w aktorstwie, ale też zwykli ludzie. Teraz nie ma tego kontaktu, jakby boimy się tego. Siedzimy w telefonach, rozmawiamy ze sobą, ale nie patrzymy. A ten kontakt wzrokowy jest podstawą komunikacji. Uważność też jest bardzo ważna. To daje bardzo dużo. W aktorstwie jest bardzo potrzebne. Nie tylko w aktorstwie, też w tłumaczeniach, wszędzie. Dzięki obserwacji jesteśmy teraz.
tym miejscu konkretnie, wiemy wszystko, co się dzieje. Czyli obserwacja i uważność w dużej mierze. Też otwartość. Mhm. Kultura głuchych, co ma pozytywne? To jest na pewno bezpośredniość. Ja wiem, że świat słyszących to jest dużo tej bezpośredniości, znaczy nie jest tak dużo tej bezpośredniości. Kręcimy, owijamy i tak dalej. Jeżeli chodzi o głuchych, jeżeli coś nam się nie podoba, to powiemy o tym wprost. Jeżeli się podoba, to też. Jeżeli są jakieś problemy, od razu zwracamy na to uwagę. Dzięki temu problemów jakby jest mniej. Też czasu mniej to zajmuje, nie trzeba opowiadać, rozmawiać, zastanawiać się, jak ja mam to powiedzieć, co mam zrobić, nie tracimy tego czasu. Myślę, że głusi mogą bardzo wiele rzeczy nauczyć słyszących w obszarze komunikacji. To jest... ten model, który wygrał Top Model i Taniec z Gwiazdami w Stanach. Marco. To on jest takim człowiekiem, gdzie jego sposób opowiadania, sposób działania dla środowiska głuchych, walka, chciałabym i jestem, myślę, że podobna do niego. Zgadzam się z nim w tym całym myśleniu. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się z nim spotkać, że coś zrobimy wspólnie razem fajnego dla głuchych. Półtora roku temu nawet nie myślałam, że będę pracowała faktycznie zawodowo w jakimś serialu w Polsce. Myślałam, że w Polsce to jest niemożliwe. Chodzi o mentalność ludzi. Ludzie nie są jeszcze gotowi uznać głuchych jako normalnych pracowników w różnych zawodach. Nie są gotowi uznać nas za równych. Ale dostałam propozycję pracy, byłam w szoku. To dało mi takie myślenie, że muszę jeszcze więcej dać wiary tutaj w Polsce ludziom. Też patrzę, jeśli myślę o sobie za 5, za 10 lat, to nie lubię takich rzeczy. Zawsze patrzę na to, co jest teraz. Jeżeli muszę ci odpowiedzieć na to pytanie, mam nadzieję, że za 5-10 lat będę widziała siebie w innych rolach i za granicą również. Ale wciąż aktorstwo. Tak. Znam język migowy międzynarodowy. Chcę się uczyć norweskiego. Są teatry w Norwegii. Manu się nazywa teatr, gdzie są sami głusi aktorzy. Chciałabym do nich dołączyć. W Stanach? Na Broadwayu również są aktorzy głusi. Filmy w Stanach. Ja znam ASL, czyli ten język migowy. Widzę szerokie spektrum. Jeżeli porówka nie da mi szansy, okej, postaram się gdzieś coś znaleźć za granicą, ale ciągle jednak droga aktorska to jest moja droga. Chciałabym wejść w obszar YouTube'a. Vlogging. Vlogi, tak. Na różne Słyszycie? Tematy. Chciałabym się na tym skupić. Widzę, że jest dziura. Jest dużo braków informacji o tematach głuchych. Chciałabym to robić. Kiedy zacznę? Nie wiem. Czas.